Drodzy rodzice, kochana mamo, kochany tato, maj i czerwiec, dwa wyjątkowe miesiące. Dlaczego zapytacie? Przecież każde dziecko doskonale to wie. 26 maja obchodzimy Dzień Mamy, a 23 czerwca Dzień Taty. A my, drodzy rodzice, tak bardzo was kochamy. I mamę, i tatę, że chcemy wam złożyć wspólne podziękowania i życzenia płynące z głębi naszych dziecięcych serc. Więc jeśli coś się nie uda i pójdzie coś nie brawo, przymknijcie tylko oko i bijcie mocno brawo. Popatrzcie, rodzice, wszystkie dzieci z naszej klasy się zebrały i święto. Mamy, taty, uczcie dzisiaj chciały, posłuchajcie. Ja kocham mamę nie tylko od święta, za to, że jest uśmiechnięta. A przede wszystkim, że mnie urodziła, gdy byłam głodna, to zawsze karmiła mnie. Mama mnie wspiera miłością matczyną, gdy szukam wsparcia, w pobliżu jest ona. Zawsze pomoże, gdy coś nie wychodzi i zawsze wie, że z pomocą przychodzi. Ja za pomocą przyjdzie za swe piękne oczy, które spoglądają na mnie zawsze w dzień i w nocy. Ja ci dziękuję za twój głos, kochany, zawsze poseł wśród innych głos mojej kochanej mamy. Dziękuję, mamusiu, za swe noce w łóżku, kiedy jestem chory. Ty mnie uleczysz. Nie trzeba żadnego doktora. Ja kocham tatę nie tylko od święta, a także za to, że o mnie pamięta. Potrafi zawsze do łez mnie rozśmieszyć, a także w moim nieszczęściu pocieszyć. A mój tata silny i duży, nie boję się wichury ni burzy, nie boję się słonia ni lwa, mój tata wciąż sprawia, że ja. Mój tata nie beczy, gdy ciemno, mój tata wciąż czuwa nade mną, więc ze mnie prawdziwy jest duch, mam przy nim odwagi za dwóch. Tatą idziemy często do kina, albo na mecze, albo na spacery. On mnie wychował, dzięki niemu w razie kłopotu dał sobie radę. Moi rodzice, mama i tata to dwie mądre główki, są jak jabłka dwie połówki. Tata ze mną w piłkę gra, mama 100 pomysłów ma. Tata rower zapełnia, mama sinia pocałuje, tata zimą ciągnie sanki, mama z kwiatów plecie wiatki. Mama, tata mądre główki są jak jabłka dwie połówki, co za jabłko mówią wam, jakie skarpia w domu mam. Kochani rodzice, dzisiaj także przepraszamy za nasze kaprysy, że wam dokuczamy. I nie zawsze grzecznie się zachowujemy, przeszkadzamy w pracy, torcik polecamy. Kocham was, rodzice, całym sercem i radości chcę dać wam jak najwięcej. Nasze buzie uśmiechnięte, śmiałe i życzenia piękne. A przecież to takie proste, najprostsze z wszystkich rzeczy na świecie. Nasi rodzice są najwspanialsi i najukochańsi na świecie. Kochani rodzice, wszyscy dzisiaj przyrzekamy, że będziemy grzeczni, bo bardzo was kochamy. Więc dzisiaj od nas przyjmijcie życzę na 100 lat w dobrym zdrowiu i marzeń spełnienia. Z pewnością, yeah.
Bardzo kocham Was.